No dobry wieczór, cześć, siemaneczko, to ja, na łączach, na radyjku, w zasadzie nie na radyjku, tylko przy mikrofonie. Dzisiaj, słuchajcie, nieprzygotowany jestem, na szczęście odpalił mi Open Rails z miejsca, w którym żeśmy się ostatnio zatrzymali. Na szczęście się odpalił, także mamy wznowienie kontynuacji tego, co widzieliście ostatnio na Open Railsie, czyli pociąg relacji TLK, relacji Olsztyn-Poznań. Nazywa się on TLK Drwęca. Także dzisiaj, moi drodzy, zaczynamy akurat z Torunia. Ostatnio żeśmy tutaj dojechali. Jest to Toruń Główny i już od razu z Torunia będziemy prosto lecieli na Inowrocław, moi drodzy. Pociągiem EU07, jeśli dobrze pamiętam, chyba tak. No niestety dzisiaj z roboty dosyć późno wróciłem, a dodatkowo dzisiaj mega zmęczony jestem. To pewnie może być dzisiaj akurat słychać i że tak powiem, i czuć. ale dobra, już powolutku dobijam się do Torunia. Jesteśmy w Toruniu, jak widać, zresztą oznaczenie też to widać. Toruń Główny, moi drodzy, i lokomotywka EU07. I ktoś tam ostatnio się dziwił, dlaczego tylko dwa wagony. Tak, tylko dwa wagony ma ten skład. I tak tutaj osoby, które były ostatnio na lewie, pisały, że tylko tak w realu również jest. Więc wszystko się zgadza. Ten pociąg jest nietypowy, ma tylko dwa wagony. Tak, to jest Open Rails, zresztą macie w górnym prawym rogu również grafikę tego symulatora. Hello Michael, hello. Cześć, witam jeszcze raz. Tak, zaraz będzie Inowrocław, także to jest Inowrocławia, tam będziemy lecieli. Na początku jeszcze chciałem tylko pokazać, jak wygląda składzik na dzisiaj. Tak wygląda. No tą kamerą się tak dziwnie jakoś operuje, oczywiście można tutaj robić to przy pomocy klawiszy. Aha, i napiszcie mi tylko, czy muzyka nie jest zbyt głośno. Raczej nie powinna być. Zaraz grę odpauzuję. Zaraz zacznie lecieć czas. W górnym lewym rogu tym razem macie Passenger Boarding Completed za minutę, ale zaraz ten czas odpauzuję. Mamy czas gry 19:38 i zaraz polecimy dalej. No, ale kto nie widział jeszcze składziku, to on tak właśnie wygląda. Tutaj mamy tył pociągu. Ha, to różowe niebo. No, taka poświata jest akurat teraz, w tym momencie. Także dobry wieczór, zaraz polecimy dalej. Tylko powiem wam, że w Open Railsie coś tam się zaczyna dziać ciekawego. Generalnie mam kontakt tutaj z administratorem polskiej grupy, słuchajcie, Open Railsa, macie link w opisie. No i się dzieje. Dobra, continue robimy, słuchajcie, odpauzowujemy i teraz już czas normalnie zaczyna nam lecieć. Lokomotywka, nie pamiętam, w jakim tam była, ale wypadałoby tutaj składzik odhamować sobie całkowicie. Tylko tak, jakby ona nie działała, bo... O, odhamowuje się, super fajnie. Załączamy wszystko, pięknie, światełka się palą. Palą się, spoko. Odzoomujemy sobie. Na razie wskaźnik jeszcze miejscowości niech zostanie. Mówię o tym tutaj Toruń Główny. Na razie niech zostanie. Niech to tak wygląda, jak powinno. Zaraz będziemy odjeżdżali. Moi drodzy, pozdrawiam również. I to, co wam powiedziałem. Następnie za Toruniem będzie Inowrocław. Jeszcze 13 sekund. Jesteśmy tutaj, widzicie, na peronie w Toruniu. No pewnie ten Toruń tutaj mocno odbiega od rzeczywistości. Tak mi się wydaje, ponieważ nie byłem nigdy w Toruniu. Siema, cześć, witam. Odjazd. Dobra, odjazd. Czekajcie, nie pamiętam, jak ja wtedy... Ride doors open, ride doors close. Dobra, zamykamy drzwi. I próbujemy, słuchajcie, zaczynamy powolutku. Aha, czyli chyba jednak wtedy to powyłączałem. Teraz powinno być ok. O, teraz już jest git. Jedziemy. Dobra, jedziemy, moi drodzy. Ruszamy spod Torunia.
gdzie jedziemy? Do Poznania jedziemy. Poznań Główny to jest docelowa dzisiaj stacja. Wyjeżdżamy sobie z Torunia EU07. Okej, bo wiesz co, myślałem, że to jest po spauzowaniu. Niestety to wyłazi, ale nie, jest okej, jest dobrze. Teraz tak się zastanawiam, gdzie mam wziąć, bo nie będziecie widzieć tutaj tych krajobrazów, że tak powiem. Może tak sobie ustawmy, o. Myślę, że tak będzie lepiej. Dobra, wyjeżdżamy z Torunia. Toruń fajny był, no ale... bardziej mi się podobał ten Toruń, słuchajcie, miasto. Toruń miasto, fajne. Naprawdę fajna stacyjka była. Zobaczmy sobie, jak to wygląda z przedziału pasażerskiego. O, teraz tutaj jakieś wczytywania są. Do czytywania. O, ale rozjazdy są w tym Toruniu? Wow, wow, wow. No nieźle. Dobry, cześć, Danko i siemanati. Nie przekręcaj 600 amper. Wiem, Jakub, znam się troszkę już na tym. Może nie jestem ekspertem, ale już takie podstawy znam. Mam nadzieję, że dojdziesz do twojego miasta. Mariusz, a do jakiego? Na które DLC? Na najnowsze. Na najnowsze zbieram, prezes. To jest amerykański. Amerykańskie dopiero wyszło te DLC dwa dni temu. No i powolutku będziemy z tego Torunia wyjeżdżali. Tak wygląda lokomotywka. Mam nadzieję, że coś tam słyszycie. Powinno być ok. Tam jeszcze zobaczcie, jaki ten składzik w ogóle śmieszny. ET22 i EU07 stał połączony. W takim tandemie, można powiedzieć. Ile zajmie podróż? Ach, żebym ja to wiedział. Nie mam pojęcia. O, już widzę, że włączyła się następna stacja. Jest to za Inowrocławiem, będzie Mogilno. A ile do Poznania, cholera go wie. Ale do Poznania jedziemy. Poznań Główny to jest docelowa stacja dzisiaj. Jest to drugi odcinek, to jest kontynuacja tej podróży, którą robiłem wcześniej. Kiedy symulator złodzieja? Też planuję na być może przyszły tydzień się uda zrobić. Pisze, to jest jeden z większych węzłów Toruń Kluczyki. Aha, no widzisz, bo mówię, kurczę, no aż tyle jest tych tutaj rozjazdów, tyle tych torów jest naukładanych, że to jest po prostu szok. To jest takie dosyć, widzicie, ograniczenie tylko do 40, ale już jest po ograniczeniu, więc możemy przyspieszać. W Inowrocławiu, do Inowrocławia mam 32 km i tam będziemy się, słuchajcie, wybierali. Byłem w Toruniu, już wam to opowiadałem, natomiast nie byłem w Inowrocławiu jeszcze nigdy. Może kiedyś dotrę. Może kiedyś tam odwiedzę Inowrocław, ale na razie jeszcze, no jeszcze nie. Tak, 120, ale to wiesz co, ten limit 120 bardzo często się nie pokrywa niestety z tym, co jest tutaj na szlaku, więc no niestety. Witam z Bułgarii, Daniel Petkow. Witam, Danielu. Witam, Danielu. Fajna jest Bułgaria. Byłem jakiś czas temu dwukrotnie. Byłem i lądowałem w Burgas i lądowałem w Warnie. Siema, cześć, witam. Jakub pisze, to w rzeczywistości niemożliwe. EU07 i ET22 przez ograniczenia w typach fabrycznych. Jakub, wiesz co, mi się wydaje, że jest to możliwe, ponieważ słuchaj, teoretycznie przecież one nie muszą jechać z maksymalną prędkością. Zazwyczaj takie towarowe ciężkie pociągi nie jadą z maksymalną swoją dozwoloną prędkością, tylko dużo, dużo mniej. Ktoś kiedyś napisał, z tego co pamiętam, że to jest 80 km chyba maksymalnie 80 km na godzinę dla towarowych. Więc zobaczymy. Witam mechanika, witam Gamar. Jest 125 to dla EU07, a dla towarowych chyba 80 jest. Czy będzie farming? No wczoraj był farming. Jak ktoś nie oglądał, to jest już zapis na kanale, można obejrzeć.
Można sprawdza, typcio, bileciki możesz sprawdzać. Witaj, Elisu. Już idziemy prawie stówką. Teraz będziemy przejeżdżali przez... Cholera wie przez co. Tutaj jest napisane Szczecin, no ale to jest chyba raczej nie Szczecin. Także się tutaj chyba coś nie zgadza. Będzie FIFA dopiero w przyszłym tygodniu. FIFA raz na dwa tygodnie. Matamet mieszka w Mrowinie. Nie, Maxu, Matamet w Mrowinie. Ja nie znam tych rejonów. Intermodalne 100 km na godzinę, pisze Tobiasz. O, czyli jednak. Ale czyli można. Niedługo takie symulatory na smartfonach będą robili? Oby, młody, oby robili. Wątpię. Ale niech robią. 119 na godzinkę. Teoretycznie tutaj do... Można jechać do... Teraz zmniejszymy. Zmniejszymy nastawnik, żeby tak szybko nie zapiżdżać. 28 km, słuchajcie, jest do Inowrocławia. Jadę w granicach 120, no. Teraz mi trochę spadło. Można dołożyć do pieca. Tak, to jest taki krótki składzik. Tylko dwa wagony jadą, zgadza się. I to jest układ z Reala. Co o dziwo, jest to układ z Reala. Marcin pisze, towarowe intermodalne 100 km, a towarowe pozostałe 80 km lub nadzwyczajne to jest długość szyny 50 km na godzinę. Wszystko. Ok. No czyli widzicie, tak to się przedstawia. Teraz mamy lekki spadek. Mamy jeszcze 20... No, do Inowrocławia spokojnie sobie będziemy lecieli tutaj. Jak się nic na szlaku nie wydarzy. Nieprzewidzianego. Teraz przez lasy przejeżdżamy. I to takie gęste widzę dosyć. No. Cześć, witaj. Dzień dobry, Grzegorz. Po następnej stacji kontrola biletów, ok? Przyspieszymy, trochę po podgórkę mamy. Nie, grafika nie jest wymagająca, ale powiem wam, że w pewnych momentach potrafi lekko przyciąć. Tak, będzie ten dek w następnym tygodniu akurat, już na nowej wersji na Żabie. Będzie. Fajnie, że odpowiadasz na komentarze. No, próbuję. Ja, natomiast jak jest was aż za dużo, to wtedy jest ciężko. Ciężko jest odpowiadać wszystkim na każde pytanie, ale próbuję na ile mogę. Czy można wejść do wagonów? Można, tak, można się przesuwać w wagonach, tak. Akurat tu mam tylko dwa, więc tylko w dwóch wagonach można to zrobić. Dobra, lekko przekroczyliśmy, ale 120 sobie jadę. Na razie mam opóźnienia 0 minut, on jak gdyby, nie wiem, kasuje to opóźnienie, czy jak, po wgraniu tego save'a, bo to gra była zasejwowana, nie? Wujek Bochun będzie w następnym, co? Komentarzu? Patryk? Jak to? Nie rozumiem, co miałeś na myśli. Mam nadzieję, że nie będzie pociągów, że pociąg nie będzie porwany. No, raczej nie. Mam nadzieję, że nie. Tobie te D2 wywalano? Nie, ja już odpaliłem i jakoś tam działało ostatnio. Nawet się zalogowałem na stacji specjalnie i przywitałem się dosłownie na chwilę, żeby zobaczyć, czy Tedek działa. No i działał, no. No tak. Dźwięk jest fajny. Ewa Szlakę, nie pisz do mnie, ej. Jeszcze raz powtarzam i ostrzegam. Prawie 200 widzów, a dwa wagony. No wiesz co? Nie wiem, ile tam się w wagonie mieścisz. Ostatnio o tym mówili, ja już nie pamiętam. Coś koło 60-70 osób w jednym wagonie jest? Takim oto wagonie. Ile jest tam? 60-70 osób. To jest druga klasa. Także nie pierwsza, tylko druga. Więc myślę, że może te 200 osób i by się pomieściło w TLK. Cii.
przejazd sprawny. Dobra, można lecieć. Czy będzie trasa Kraków-Zakopane? Nie ma takiej trasy. W Open Race nie znam takiej trasy, żeby była do Zakopanego. Ja jeszcze w Open Race'a słabo znam, także wiecie, do mnie takie pytania to tak trochę no, na zasadzie co by było, jakby nie było. Nie znam wszystkich tras jeszcze, więc, ale nie słyszałem o tym, żeby Zakopane było. W przedziałach grafika kłuje w oczy, a mnie grafika nie przeszkadza akurat. Mi się bardzo podoba grywalność tego tutaj symulatora, a nie... Ja nie przychodzę tutaj dla grafiki, bo jakbym przychodził dla grafiki, to na pewno bym Open Race'a nie grał. Po prostu są fajne dźwięki i całkiem jest przyjemny, mam dużą przyjemność z jazdy i to mnie cieszy. Nie patrzę na grafikę się w ogóle mi ona tutaj nie przeszkadza. Krzysztof pisze 80 miejsc stojących, 50 stojących, czyli na jeden wagon to masz 130. O, to spokojnie, te 200 osób się powinno zmieścić. Nie, jak 4 miejsca, jak 4 miejsca? Poczekajcie, nie ma 4 miejsc. Tu macie 2, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 miejsc jest, stary. To jakie 6? W przedziale jednym masz 8 miejsc, siedzi. Jest trasa Białystok-Gdańsk, bo mieszkam w Malborku. Ale no to ja rozumiem, że mieszkasz, ale nie ma takiej trasy w Open Race chyba. Kiedy Diamond Bus? Pewnie już na patchu 1.33, podejrzewam. Za chwilę, w przyszłym tygodniu wychodzi DLC Beyond Baltic Sea i no i prawdopodobnie dopiero wtedy. Każdy inaczej odbiera symulatory, ja odbieram tak, jak ja odbieram. Dobra, jedzie ED chyba 72. Tak. ED72 jedzie jako ruch tutaj. Pisze Darillo, ja mam trasę Kraków-Zakopane, tylko jest poszarpana i jest zrobiona na stacja Chabówka i jedziesz dookoła. Aha. No to czyli nie ma jakiejś fajnej takiej trasy typowej. 8 razy 10 przedziałów, 80, 160 osób. Razy 2 wagony, 160 osób. No dobra, ale jeszcze 50 stojących jest. Jeszcze jest 50 stojących. Na razie nam się tutaj nic nie wyświetla. Przejeżdżamy przez poszczególne stacje. Mamy 14 km do Inowrocławia. Tutaj jest jakaś miejscowość, ale ja nie wiem co to jest. No, tu taka kamerka w ogóle. Niezła. Słowik, ja za taką gierkę 20 lat temu to bym na pielgrzymkę mógł iść albo mógł zrobić. No to fajnie, fajnie. Co sądzisz o kibelkach? Inaczej 57. Bardzo fajne, fajne te kultowe elektryczne zespoły trakcyjne. Podobają mi się. Naprawdę. Akurat w Polsce jeździ tego wszędzie. Od gór aż po morze. W różnych wersjach, w bardziej zmodernizowanych, niezmodernizowanych, przerobionych, nieprzerobionych, także jeździ tego od cholery i podobają mi się. Naprawdę, taki polski klimat dają te kibelki. EN-ki i później te spoty i te AL-ki i tam w różnych wersjach są tych kiblów, jest od cholery w Polsce, jeździ, fajne są. No, a tutaj czekajcie, o, już myślałem, że się tam S1 pali, ale dopiero się dalej pali. Nie chciałbym przedobrzyć z tym S1, że będzie hamowanie wtedy. 11 km mamy do Inowrocławia, później jest Mogilno. Do Poznania jedziemy, Poznań Główny. Gniewkowo, jak się nie mylisz. Być może. Siema, w Tedeku jedziesz, no to fajnie, pozdrawiam. Gniewkowo, potem masz Wierzchowice? Wiesławice. Dobra. No spoko.
jeszcze pociągniemy kawałek i zobaczymy, czy tam faktycznie się S1 pali, czy nie. Ile jedziesz? No masz w lewym dolnym, tutaj masz, w lewym rogu, znaczy rogu, to nie jest róg. Tylko na środkowym ekranie masz tutaj prędkość, speed, albo tutaj masz, możesz sobie zobaczyć, ile jadę. Tu jest 100, stówka, tu jest 110, czyli jadę ponad 100 km na godzinę. N57 na Podkarpaciu to trochę rzadkość. Ciekawe. A szynobusów akurat widziałem mało. Niestety, ale mało. Tak osobiście. Jak gdzieś tam przejeżdżałem, to akurat szynobusów nie jeździ trochę, ale nie jest ich zauważ tak dużo. Czy wiesz, że w TEDeku dodali Gdańsk? No nie wiem. Nie słyszałem o tym, żeby był Gdańsk. Wiem, że jest przerobiona jakaś stacja Parzęczewo chyba i tam coś jeszcze jest dodane, ale Gdańsk nie słyszałem. W Przemyślu zawsze minimalnie dwa stoją, driver pisze. No to Podkarpacie, nie? Dobra, przyspieszymy. Tam widzę, że S1 się już nie pali, więc można lecieć. Natty Boy, powiesz coś więcej o DLC Train Sim World. To jest DLC nowe, które dopiero wyszło dwa dni temu. To jest Ameryka. Amerykańskie DLC, trochę pociągi podobne do metra. Takie metro trochę naziemne. Ciekawa sprawa, takim czymś nie jeździłem. Powiem szczerze i mówię, chciałbym to w tym DLC zobaczyć. Natty, o co chodzi? Jeżeli to już jest też dzisiaj akurat tak się złożyło, że jest, pokazuje pociągi, To właśnie ten cel to mniej więcej na to będzie, czyli na te DLC. To jest dopiero chyba 2 albo 3 dni wyszło temu. Nick Daisy, zobacz sobie rozpiskę na zakładce społeczność. Tam jest rozpisane, są wszelkiego rodzaju symulatory na dany tydzień. Wielkopolscy już pożegnali N57, ale co, całkowicie w żadnych wersjach nie jeżdżą kibelki? Aż dziwna sprawa. Ile za bilet do Poznania? A ile dasz? Czy będzie trasa Open Rails, trasa Kraków-Katowice? Nie wiem, nie znam takiej trasy, nie słyszałem, żeby była. Pozdrawiam, Artur, również. Ciekawe, w jakim czasie tam do tego Poznania dojedziemy. Jestem ciekawy. Zobaczymy, ile nam tam wyjdzie. No ale to nie są prędkości, jak pamiętam, jechałem kiedyś z tym, z... Jezus Maria, pociągiem EP07. No to tam prędkości pod 160 podchodziły, to tam już się fajnie jedzie, nie? Dojeżdżamy powoli do Inowrocławia. Za chwilę Inowrocław przed nami. To są tylko zmodernizowane, no przecież ja mówię, że cały czas mówię kible zmodernizowane, no to jest to samo, można powiedzieć. W sensie, tak samo wygląda. Tak, kolejna stacja Inowrocław już. Próbujemy sobie lekko dohamować. A co to za tam dźwigi stoją tutaj w tym Inowrocławiu? To takie dźwigi to prawie jak w tym. Jak w Gdańsku. Słuchajcie. O, słyszę, że sprężara chodzi, to bija. Nie wiem, czy będzie trasa z Krakowa. Słuchajcie, na razie są te trasy, które są. A co będzie dalej, nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. Tak, zbliżamy się do Inowrocławia, zgadza się. Czy kiedyś pojedziesz towarowym składem? No dobrze, Jakub, ale pytasz o Open Rails, o maszynę, nie wiem, pytasz o TDK, TSW, no bo parę tych symulatorów kolejowych nagrywam, także
Nie wiem do końca, o co pytasz. Jeszcze 1,5 kilometra mamy. Powoli wjeżdżamy w tereny Inowrocławia. Jak wyjdzie taka trasa, słuchajcie, Kraków-Zakopane, to ją zrobię, ale ja bym chciał, żeby wyszła już pełna trasa, a nie tylko i wyłącznie jakaś częściowa. Jakie w ogóle posprejowane są te mury tutaj. Fajnie to wygląda. No naprawdę. Bardzo mi się to podoba. Witam, Łukasz. Następna stacja jest napisana, Mogilno. Tak, w maszynie oczywiście, że tak. Inowrocław już się zaczyna wyświetlać. Jedziemy na peron trzeci, tor drugi. Jedziemy do Poznania Głównego dzisiaj. Z Olsztyna teoretycznie, ale dzisiaj startowaliśmy na drugiej części tego odcinka z Torunia Głównego. No, już widzę, że peronik się tutaj rysuje. Inowrocław. Czy możesz sprzedawać bilety? Tak, pewnie, że możesz. Dobra, mamy Inowrocław, zatrzymujemy się powolutku. Jesteśmy, moi drodzy, w Inowrocławiu. Zaraz potwieramy drzwi. Ok. Czekajcie, to było... Niech ja zobaczę tylko, które to się te drzwi otwierają. To są prawe, a tak będą lewe, ale ja muszę otworzyć prawe. Dobra. Ile mamy czasu? Minutę mamy. Minutę tutaj na to, żeby pasażerowie mogli sobie wysiąść. W Inowrocławiu. Czyli pod sam budynek przyjechaliśmy. Tak to wygląda. Siemaneczko, cześć, witam. Jeszcze niecała minutka na rozładunek. Tam stoi jeszcze jakiś taki śmieszny pociąg. Ciapąg. Co to jest za ciapąg? Jak ktoś wie? O kurcze. To jakiś starodawny. Co to? Ojojoj. ET40. O Jezus Maria, takiego czegoś nie widziałem. Serio, tam też jakiś taki stary typ stoi. Kurna, co to jest? Nati. Nazwij go moim nickiem. Nutty boy, nazwij go moim nickiem P107 złotych. Dobrze, Nati. Dobrze, Nati, nazwij go twoim nickiem. Dzięki wielkie. O, stary. Ale żeś mnie dzisiaj zszokował. No to już będzie nowy ten. Na TSW, jak będzie odcinek z TSW, to będzie... Nowe DLC. No to nieźle. Dzięki. Słuchajcie, co do pociągów ET40. Odjazd. Dobra, już stary odjazd robimy, tylko musimy się zluzować. I zamykamy drzwi. Doors right closed. Ruszamy. ET40, no tak, a mówię, ja takiego osobiście nigdy nie widziałem. Nigdy nie jeździłem. ET44, tak. Dobra, i następny to jest to, co wam powiedziałem, Mogilno, później będzie Gniezno. A później będzie Gniezno. Powolutku wyjeżdżamy z Inowrocławia. Tak, Nati Boy kupił bilet miesięczny. Jak się tam fajnie baguje sygnalizacja. Momentami. Fajnie ten Inowrocław wygląda. Tutaj widok mamy z przedziału pasażerskiego. Niech się kanał rozwija. No tak, Nati, dzięki wielkie. No na pewno się będzie rozwijał. Mając taką publiczność, to na pewno tak. Dobra, możemy przyspieszyć do 60. ...236 osób. No sporo jest. Tak, ja mówię, że podoba wam się po prostu Open Rails, pomimo tego, że graficznie no to już nie te czasy, nie? Ale po prostu jest bardzo fajnie i jest grywalny, no, mocno grywalny. ET40 to są
dwie EU05 połączone. W ten sposób. Uwielbiasz tą serię? No wiem, właśnie dużo osobom się podoba Open Rails. No mi się też podoba, także ja się tu dobrze bawię i wy też. Także fajnie, fajnie. Tamil nie więcej niż 3 emotikonki. Ja fajnie, że tutaj jest interakcja, ale nie więcej niż 3 emotikonki. Bardzo bym prosił. A teraz już się rozpędzamy, bo tu trzeba do Mogilna zapierdzielać. ET-22 obok. Tak, tam był. I stał przed nami, towarowy. Siemanko, pozdrów Macieja Żukowskiego. A dlaczego miałbym Macieja pozdrawiać? Siemanko. Którą masz wersję maszyny? No najnowszą. Najnowszą, bo ja sobie aktualizuję ją po prostu. Czy będzie pociąg z cysternami z Traxem? Być może. O, ja widzę, że tam S1 się pali. O, chyba, że się zaraz zmieni. Ale to zaraz to zobaczymy. Na track monitorze to widzę. Bo jak tak będzie, to trzeba będzie zaraz hamować, moi drodzy. Michcio, siema, będzie jakaś linia do Lublina. Do Lublina chyba nie ma, na razie przynajmniej. Ja sobie nie kojarzę. Dobra, było S1, ale już nie ma. Także przyspieszamy. Do Lublina nie kojarzę w Open Rails'ie. Edbar Games. Dziękuję, Edward, bardzo dziękuję również za wpłatę, dziękuję również za wsparcie kanału. Tak, już czekamy na wydanie w przyszłym tygodniu DLC Baltic Sea, więc będziemy jeździli, słuchajcie, po zajebistych terenach. Fajnie, fajnie. Ale dziękuję bardzo. Witam, fajny gościu. I witam pancernego Janka. Siemaneczko, cześć. 150, ale tutaj kurczę, normalnie ograniczenie. Dali gdzie tam dla mojej lokomotywy biednej. Chociaż z dwoma wagonami to ona naprawdę sobie spokojnie radzi. Mamy godzinkę już 20, po 20 już jest. W czasie czasu gry oczywiście. Zostało ci jeszcze około 50 km do Poznania. No to już w sumie nie tak dużo. 20 do Mogilna, później do Gniezna i z Gniezna to chyba już niedaleko jest do Poznania. Tak coś kojarzę. Nie ignoruję Ciebie, Matsu. Przepraszam, jeżeli Cię nie dostrzegłem. Przepraszam. Pisałeś, że track pokazuje 4 km do przodu. 4 km do przodu. Czekaj, bo się rozpędziłem i nie zauważyłem teraz, o co chodzi. Ale poczekaj, Matsu, ja Cię nie zrozumiałem. Co znaczy, że 4 km do przodu? Czego 4 km? Musisz mi to wyjaśnić. Nie wiem, o co chodzi. No, pozdrówcie również pancernego Janka. On tutaj nam dostarcza nam poradników do tych symulatorów kolejowych. Także fajnie. Mi się to bardzo podoba. No, nie trzeba, słuchajcie, czasami się samemu męczyć i dochodzić. Chociaż to też jest fajne ze swojego punktu widzenia. Ale zawsze... Po obejrzeniu takiego materiału już człowiek wie mniej więcej, co ma robić. To jest fajne. Mijamy Dziarnowo. No to miło wiedzieć. Jakby była droga z Zakopanego do Świnoujścia, ale nie ma. No nie ma. Mateo, Ciebie satysfakcjonuje TD2, Open Rails nie. Krzysztof. Nie, kromki chleba nie. O nie. Dziękuję, Krzysztof, ale no nie. Kromki chleba i żadnej kozy nie będzie. Symulator kamienia nie będzie. Symulator nożyczek i papieru też nie będzie. Także no nie. Matamet będzie kanarem. Nie ma Matameta. Matamet pracuje chyba dzisiaj. Rabotaje. Czy w Open Rails'ie działa... Co? Bok? Jak to bok? Nie rozumiem bok.
Jak się sprawuje Open Rails? No generalnie dobrze mi się sprawuje. Wszystko jest spoko. 120 cały czas, tutaj tniemy. Mogilno i Gniezno, następne. Tak, poradniki służą, pancerny Janek, zgadza się. Poradniki bardzo służą. Musisz, zobacz sobie, ile tam masz komentarzy zawsze pod filmem, tam jest... No, nie dość, że są podziękowania dla ciebie, to tam są jeszcze... Drugie tyle masz pytań na tych, w tych swoich poradnikach. No nie dziwię się, bo to jest, nie jest łatwy do końca temat tych symulatorów kolejowych. No przynajmniej dla mnie, no ja jestem w tym temacie na razie zielony. Można powiedzieć, troszkę tam coś liznąłem, ale to jest dosłownie słowo liznąłem. Natomiast wiem, że wy niektórzy to tam od urodzenia w tym siedzicie, prawie, że oczywiście w cudzysłowie od urodzenia w tym tematach siedzicie i wiecie o co kaman. No ja tu się człowiek w późniejszym wieku się za to bierze i to tak jest później, ale mi się to podoba, no i tyle. Wiem, że wyszła żaba, już mam zainstalowaną, już mówiłem o tym. Cześć Kamil. Zaraz zobaczymy sobie jak przejazd. Dobra, przejazd się załączył, pięknie, działa. Mijamy Janikowo. Napiszcie mi ewentualnie, co byście chcieli zobaczyć w przyszłym Open Railsie. Znaczy ja jakieś plany mam, nie mogę wam na razie o nich powiedzieć, ale będzie fajnie, więc mogę was tylko zapewnić. Na pewno ta linia jeszcze 353 jest do objechania, to nie jest koniec objeżdżania tej trasy. Już na pewno nie na trasie TLK Drwęca, czyli Olsztyn-Poznań, ale na innych trasach. Może Kibelek, może coś innego, ale powiem wam, że coś jeszcze będzie innego. Poczekajcie, zobaczycie. Macu, a normalnie semafor ostrzegający jest 1 km przed... Rozumiem. Dobra. Już teraz mniej więcej wiem, o co chodzi. Czy można się wykoleić? Chyba tak. Chyba można. Więc nieco... jeszcze raz, Macu, że co? Więc... Nie ma co za wcześnie zwalniać, a w ten sposób, dobrze. Jezioro Pakowskie. Z Gniezna do Poznania jest jeszcze około 50 km. No to zobaczcie, teraz będzie Mogilno, później z Mogilna do Gniezna i później dopiero z Gniezna do tego, do Poznania. Siema Ksawery, witam. Ksawery pisze, że minimum dwie nowe trasy będą. No i co? Moi drodzy, szykuje się niezła niespodzianka do Open Railsa. Minimum dwie nowe trasy. Słyszycie, co on napisał? Posłuchajcie gościa, bo gościu ma dużą wiedzę na temat Open Railsa akurat. Janikowu to już Poznań. Aha. No nie wiem, nie znam się, nie znam tych miejscowości, więc... no tak to wygląda. No i Inowrocław już był akurat Łukasz, także... Czy będzie EP09? Pewnie, że tak, ależ oczywiście, musowo, EP09 musowo będzie, moja ulubiona lokomotywa. EP07 i EP09. 9 km nam zostało. Wejdź sobie, Michał, wejdź i otwórz zakładkę społeczność na moim kanale. A co to za stacja? Jak ktoś może, to niech napisze, ponieważ nie wyświetla się nazwa. Osiem kilometrów mamy. O, co to było? Co to było? Siedem kilometrów. Mijamy Kołodziejowo, a widzisz, Kołodziejowo. Jest Pendolino, jechałem w którymś z odcinków. Chyba dwa odcinki temu w Open Railsie jechałem właśnie Pendolino. Prace, work in progress, tak, prace trwają. A niech trwają, poczekamy.
Tak, już będziemy zaraz dojeżdżali do Mogilna. Czy są trasy na Dolnym Śląsku? No jeździliśmy ostatnio na Dolnym Śląsku, jechaliśmy bardziej na podkarpackich terenach. Od Tarnowa do Przemyśla, o. Na pewno warto czekać, pewnie, że warto, pancerny Janek, pewnie, że warto. Oj tak, miłośnicy Open Railsa będą zadowoleni, ja już wiem mniej więcej co się szykuje. Na razie nie mówię, nie spoileruję, ale będzie nieźle, naprawdę będzie nieźle. Więc warto sobie pobrać za darmo oczywiście Open Railsa, ktoś jeszcze nie wie, że on jest za darmo, i pojeździć w fajnym symulatorze kolejowym. No. Ja mam wersję 1 chyba 2, Kisiel. To jest wersja chyba 1.2. Nie, ja dzisiaj nie miałem X-Plane'a. Nie. Dopiero będzie w sobotę. W Mogilni jest jezioro. Być może. No, być może jest. Ja no nie znam niestety tych terenów, więc ciężko mi powiedzieć. Witam, Kondi. Kiedy jakiś skład towarowy? Zrobimy kiedyś towarowego w Open Railsie. Chociaż mi się tutaj lepiej jeździ naprawdę składami osobowymi. Te trasy przynajmniej są tak ułożone bardziej pod składy osobowe. A lepiej mi się na przykład w maszynie, może nie lepiej, ale też fajnie mi się jeździ na przykład w maszynie towarowymi. A tutaj lepiej osobowymi. Czemu się, no to właśnie pytanie, czemu Open Rail się stał tak bardzo popularny ostatnio? Odpowiedzcie sobie na to pytanie sami. Ja nie mam pojęcia. Nie, ja robię poradniki, robi pancerny Janek. On jest dzisiaj na kanale, zapraszam na jego kanał, tam macie poradniki do tych symulatorów kolejowych. Jeszcze 3 km. Kurczę, dlaczego ja tak szybko zacząłem zwalniać? Nie wiem. Siema, Krzysztof. Właśnie Only bardzo fajnie robi ten pancerny Janek. Nie musi tego robić. Robi to tak fajnie, że ja nawet nie chciałbym, żeby on miał mikrofon. Także pancerny Janek, nagrywaj cały czas tak, jak nagrywasz w tym systemie. I nie przechodź na żaden mikrofon. Robisz to zajebiście w ten sposób, jak robisz i to ma klimat, naprawdę. Nie zmieniaj tego. 2 km. Stacje się wyświetlają F6. Tak, ja mam go, ja mam włączone. Ja mam włączone, Marek Nowosad. Ale nie wszystkie małe stacje się wyświetlają, niestety, Marku. No niestety tak. Pancerny Janek pisze, że będzie nowy poradnik instalacji do Open Railsa. Gdy wyjdzie zapowiadana niespodzianka. A wyjdzie. A to zobaczysz, Jakub Kolej. To zobaczysz, co to jest. 1,5 km mamy. 20:22 powinniśmy przebyć. Także spokojnie wjeżdżamy sobie na. Na stacyjkę. Robimy dohamowanie. No dokładnie, Xavery, no tak jest, no. Ale ja się cieszę, że tak jest, bo naprawdę ten symulator wymaga większego zainteresowania, o tak. Shift F6, aha, okej. Okay. A miałem tylko samo F6. Mogilno, dobra. A jak wyłączymy? Okej. Okay. Spoko. No dobra, to już ustawiłem. Miałem samo F6 tylko. Dobra, wjeżdżamy w takim razie powolutku. Wjeżdżamy do Mogilna, moi drodzy. Już zrobiłem Xavery. Jezu, ależ ty jesteś nerwowy chłopak. No muszę dojechać, żeby nie wyjechać spoza peron, bo będzie lipa. Dobra, drzwi otwarte, pasażerowie 2 minuty 22 sekundy mamy akurat w Mogilnie.
jesteśmy. Tutaj jest też zapożyczona chyba ta, ten peron, bo to nie jest Mogilno. Tak, to w ogóle wygląda jak jakieś węgierskie modele, coś takiego. No ale, ale spoko. Czekajcie, włączę sobie tą wolną kamerkę. Wejdę sobie troszkę na górę, zobaczymy. O, tam jest jakiś PKS-owy dworzec tutaj w tym miejscu. Trochę wygląda to jak w Omsi. A tak wygląda Mogilno. No fajnie, fajnie, fajnie. Nice, tam są jakieś bloki. Podoba mi się. A raz włączymy. Ale po co mam zostawiać? To mi zawala cały ekran, panie Xavery. No coś pan. Jak to wygląda? No wiemy, że jesteśmy w Mogilnie. Wiemy. Stoimy w Mogilnie. Mogilno, peron drugi to pierwszy. A my stoimy przy torze drugim chyba, nie? Nie, nawet peron trzeci, tor drugi, o. Aha, jakie nowe trasy wyjdą, to zobaczycie. No, nie mogę wam na razie powiedzieć. Ale będzie ciekawie, będzie ciekawie. Dobra, zmieniamy na razie. I jeszcze mamy 55 sekund. Odhamujmy sobie składzik. Już całkowicie. Z Mogilna do Gniezna 32 km i z Gniezna do Poznania około 50, więc razem około 82 km. No to nieźle. Tak, bilety do kontroli, pewnie, że tak. Czy będzie jeszcze jakaś traska? No nie, wystarczy ta. I tak dużo czasu się z nią zajdzie. Kiedy odjazd? Tutaj mamy w dolnym rogu. Tutaj, nie wiem, czy to widzicie. Tutaj mamy czas. Tu w tym miejscu jest. 20 sekund. Przed stacją się tylko będzie pojawiać. No pojawia się też i za mną, nie? Passenger boarding completed. Dobra, zaraz zamykamy drzwi. Dobra, dziękuję kierowniku. Jednak, czekajcie, jednak jak kierownik coś powie, to powie. Kierownik, idziemy. Dawaj kierowniku, lecimy. Lecimy teraz do Gniezna, a później Poznań Główny. Uwaga, robimy sobie kamerką przelocik. Jak dronem prawie. No i zwiększamy. Czy pancerny Jadek, czy możesz przeprowadzić kontrolę biletów? Tak, oczywiście, że pancerny Jadek możesz. Jak najbardziej. Tak, pociąg Drwęca, TLK, relacji Olsztyn Główny, Poznań Główny, zgadza się. Tak jak pisze Danko. No i się rozpędzamy, moi drodzy. Dawaj, Fansim, full power. Ja widzę, że jestem dzisiaj pięknie się mieszczę w tych czasach. Nie to, co ostatnio. Nawet fajnie to wygląda. Siema, ile minęło? No, godzina już prawie, nie? Już prawie godzinka, także... Zeszło się, zeszło. Siema, Mikaro, przepraszam. I ostatnio jechałeś z Warszawy do wschodniej, do Krakowa Głównego. A czym, Krzysztof, jechałeś? Napisz. Czym ty tam jechałeś? Tak, lecimy do Poznania tym razem, bo z Poznania też startowałem na linii 353 na którymś odcinku. To już jest szósty odcinek z Open Race'a tak naprawdę. No, skład bardzo taki mizerny, malutki. Sam TSW tak, natomiast no nie DLC. DLC nowe nie jest obniżone niestety. No bo taki jest w realu, mi makro, taki jest w realu. Dobra, 120. I już sobie tyle jedziemy, ile tutaj na szlaku można. Dobry wieczór, Rafał, dobry wieczór. Twój, Matsu, twój bilet zjadł pies?
to weź go tam, wiesz, walnij gdzie trzeba i może, wiesz, zwróci ci. Może jeszcze będzie cały. EP09 Malinowski, też może być fajny pociąg. No teraz lekko z górki. Dobra. Śmigamy. Chcę tak w okolicach 120 jechać. Aby nie przeginać koło 120. O, teraz jest troszeczkę zwalnia, więc zaraz powinno być ok. Teraz lekko pod górkę. Fajnie, że tutaj też te pochylenia tego terenu są w Open Railsie. I to mi się podoba. Witam, Kacper. Bilety po 66 zł za osobę. Serio? Tyle kosztuje bilet na taki pociąg z Olsztyna do Poznania? Do wtorku było za 86. A widzisz, prezes, no to się zagapiłem. Pozdro z Irlandii. Pozdrawiam Irlandię, Paweł. Znaczy ciebie w Irlandii, może tak. Bo Irlandii specjalnie to może niekoniecznie, ale ciebie tak. Ja na głównej stronie? O, proszę, widzisz? To nieźle, faktycznie nieźle. No nie, no dzisiaj tylko ta trasa jest. Na dzisiejszym live'ie tylko jest dokończenie relacji Drwęca z Olsztyna do Poznania. A, widzicie, wyłączyłem sobie, kurczę, i nie zauważyłem. Co to tam było? Wydartowo to było, wydartowo. Okej, okay, już teraz będę... No, wydartowo. Mijamy. Wyłączyłem sobie F6 i nie wiedziałem, przez co przejeżdżamy. Ale teraz już będę wiedział. W maszynie ostatnio też dodali pochylenie terenu. No i to jest w ogóle fajna opcja, naprawdę. Pochylenie terenu jest naprawdę super opcją. No, nigdy w realu nie jest tak, że jedziesz cały czas po płaskim. No, umówmy się. Epinafeusz, pozdro z Suffolk. Gdzie to jest? Jeżeli możesz napisać, powiedz mi, gdzie to jest. Ja nie kojarzę w ogóle, nigdy nie słyszałem takiej nazwy, więc pozdrawiam również, ale napisz tylko z jakiego miejsca na świecie, w którym miejscu na świecie to po prostu ty się znajdujesz teraz, a może tak. Po lewej stronie droga krajowa numer 15. Super. Bartosz, siema, siema. Gdzie jesteśmy? Jedziemy w stronę Gniezna. Czy będzie jeszcze kiedyś TD2? W przyszłym tygodniu. Z Wrocławia do Olsztyna stówkę kosztuje. No, z Wrocławia to już jest kawał drogi, ale z Poznania pewnie, no, może kosztować 60 zł ponad. Te kabiny 2D w Open Rails mają swój... Pewnie, że mają, Jakub, ależ oczywiście, że mają. Wcale mówię, nie musi być kabiny 3D, chociaż pewnie fajnie jakby była, nie? Ale w ogóle na to nie, jakoś specjalnie nie zwracam uwagi, no. W maszynie oczywiście pięknie to ładnie wygląda, ale tutaj też jakoś mi tam nie przeszkadza. Na klawiszach można spokojnie jechać. Tak, no profil pionowy jest, Mac, no jakby nie było, no. Dobry wieczór, Michał. To już, Marcin, sam sobie musisz na to pytanie odpowiedzieć. 18 km do Gniezna. A co było w Gnieźnie? No, teraz tak trochę z historii. Moi drodzy, proszę odpowiedzcie. Tutaj, o, przylagowało. I coś z tą kamerką się tam zadziało. Słuchajcie, pytam się młodszej części widowni. Co tam w Gnieźnie się wydarzyło? Co tam się działo w Gnieźnie? Napiszcie. Taka lekcja historii, krótka. Krzysztof, bardzo proszę, no i fajnie. Open liczy się grywalność. Tak, no właśnie, tak jak pisze pancerny Janek, dokładnie w Open Railsie to jest nie grafika, nie te kabiny, tylko grywalność. O, będzie jechało chyba EU07 albo EP07. O, tutaj będzie już miał 4 wagony. Intercity, dzień dobry. No, pierwsza stolica Polski, właśnie. I chrzest, właśnie, i chrzest Polski, tak. Dobrze, 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 fajnie, że piszecie. Nieźle, nieźle.
No coś tam pamiętacie, spoko. Dobra, Trzemeszno. Trzemeszno teraz będzie, moi drodzy. Trzemeszno. Trzest Polski, 966 rok. Dokładnie. Zjazd Gnieźnieński, tak. Wojciech Górniak, jakbym chciał się dokształcić w tematach kolejowych, to polecam kanał Po Kolei z Kultkim. Dobrze. No nie, nie znam właśnie. Tego kanału nie znam. Gość bardzo ciekawie opowiada o temacie. Wojciech, no to trzeba będzie odwiedzić Po Kolei z Kultkiem. Nie, z Kuleckim, kuźwa, jak ja czytam. Z Kuleckim, dobra. Tak, już teraz mam włączoną F6, już wszystko wiem. Gdzie jedziemy i przez co jedziemy, także tutaj się teraz już nie zagapię. Czy OpenRace pójdzie na karcie graficznej 1 giga RAMu, 8 giga pamięci komputera? Nie wiem, to musiałbyś spróbować. Może być ciężko. No fajnie, fajnie, tak. Drwęca to rzeka, no raczej. Tak, wygraliście darmowy przejazd, dokładnie, za dobre odpowiedzi. A się wyłonił za tych krzaków? Jadę 118. No, prawie 120, tyle i na szlaku można. No plus minus. Ciekawe jak jest w realu, czy oni się tak idealnie trzymają tych prędkości? Tylko mówię w realu, czy faktycznie tam lekko se przeginają na tych prędkościach? Mówię o mechanikach, którzy jeżdżą. Dziękuję za luca. Niestety nie zdążyłem przeczytać, bo się dopiero kątem okazało, zauważyłem, że końcówkę jak się zwijał obraz, także sorry, nie zauważyłem, co tam było napisane. No nie znowu z Olsztyna, bo żeśmy nie dojechali do Poznania, także pazdan. Nie jedziemy tą, znaczy jedziemy tą samą linią, ale jedziemy od innego miejsca zupełnie, od Torunia. Drwęsa to miejscowość, Drwęca to rzeka. O. I geografii, i od razu geografię macie, również możecie się dowiedzieć. Kto nie zna, kto nie jest z tych okolic, akurat teraz już Wielkopolski. No może nie pójdzie, na starych komputerach może to faktycznie troszkę nie pójść, chociaż graficznie, teoretycznie wydawałoby się, że jest niezbyt jakaś wymagająca, ale jednak jest, nie? Jednak tutaj trzeba troszeczkę, trochę tych obliczeń dla tego komputera musi być. Siema Sion, witam Cię, z wczoraj Cię dobrze pamiętam i mocno pomagałeś, także dzięki jeszcze raz. Przeginają się, przeginają. Buja się to wszystko, panie. Jak widać, zobacz sobie. Widzisz? Jak to chodzi? Jankowo Dolne. Przejeżdżamy Jankowo Dolne, teraz zaraz będzie. Na laptopa, jak masz w miarę spoko laptopa, to powinno pójść. Naciśnij F7, będziesz miał relację składów, pisze Xavery. No dobrze, to niech będą. Niech będą włączone. Jankowo Dolne, peron drugi. My jedziemy do Gniezna, moi drodzy. Zaraz wyślesz drugi, to sobie przeczytasz. Dobrze, Jankowo Dolne przejeżdżamy teraz. I ten dźwięk fajny dosyć jest. TLK Drwęca. O, widzicie? Od razu jest nad Olsztyn Poznań. Od razu jest napisane, jakiej relacji pociąg jedzie. Akurat nad moim też to było. Krzysztof, kupujesz z Torunia do Poznania. No to spoko, jasne. Nie ma problemu. Twój tata jeździ kolejką WKD. I można przekraczać do 20 km na godzinę. No ciekawy jestem, czy ktoś jeszcze napisze z tą prędkością. Na tej konfiguracji nie będzie problemu, raczej nie. Są jeszcze stacje nazwy Jankowo Dolne, Gniezno, Fałkowo, Lednogóra, Pobiedziska, Pobiedziska Lotnisko,
Promno, Biskupice Wielkopolskie, Kobylnica, Ligowiec, Poznań Wschodni i Główny. No, to jest tego trochę. To jest tego trochę. Cała trasa, kurczę, to ze 3,5 godziny do 4 trzeba przejechać. Z Poznania do... przepraszam, z Olsztyna do Poznania. No, długa podróż, słuchajcie, to jakbym miał zrobić na jednym odcinku całą trasę z Olsztyna do Poznania, no to... To mówię, to naprawdę trzeba było posiedzieć dosyć sporo. A, czyli jednak widzisz, Legion ci farminga ci pociągnął, tak? Twój laptop stary. No to nieźle. Proszę, bilet dla pracownika kolei do Poznania. Katarzyna, dobrze. Proszę bardzo, masz bilecik. Sajon, od tego właśnie jestem, aby pomagać. No to fajnie, dzięki. No to nie musisz tylko nam pomagać, tylko pomagaj wszystkim. Będziesz się lepiej czuł. Pies nie twój, Matsu, spoko. Skąd te nazwy? No bo ludzie się znają, bo są z tych okolic, to się znają, nie? Dobra, mamy 4 km do Gniezna. Zaraz będziemy w Gnieźnie już hamowali, moi drodzy. Teraz będziemy wjeżdżali już na peron. Ledno dziura, tak? Mówi na ledno górę, ledno dziura. No może i tak. O, teraz uwaga, bo się coś przycięło lekko. Widzieliście to. Przez moment. Ja tutaj ustawiłem tak trochę kamerkę, żebyście widzieli, że to się wszystko tutaj buja. O, tutaj jak to fajnie wygląda. Teraz znowu lekko, albo wczytuję coś, albo Gniezno. Dwa kilometry jeszcze do Gniezna. O, powolutku będę hamował. A masz wszystko napisane w opisie pod filmem, więc przeczytaj sobie. Wysiadasz, no to trzymaj się, ale to może wysiąść jak będzie peron, a nie teraz. Ksawery, ty masz uprawnienia do darmowych przejazdów. No tak, no w sumie tak. Ale spokojnie, spokojnie, Ksawery, nie denerwuj się, tableteczkę weź na uspokojenie. Nie hamuję jeszcze, sobie delikatnie przyhamowałem, człowieku. Gniezno. Wjeżdżamy do Gniezna, moi drodzy. W końcu. I za Gniezdem będzie Poznań Główny od razu. Myślałem, że zawsze, że Poznań to ma jeszcze... O, stoją składy. Widzicie, że stoją składziki. Wjeżdżamy sobie na Gniezno, ale ja na razie wyłączę, żeby nam tutaj nie przeszkadzały te nazwy. Oglądać scenerię, jak to wygląda. I już teraz spokojnie. Zaraz kto tam chce, to może wysiąść, nie ma problemu. Dojeżdżamy do Gniezna, Gniezno, peron drugi, tor drugi. Yes! No fajnie to wygląda, podoba mi się. Dobra. Pasażer boarding. Witamy w Wielkopolsce. Tak, jesteśmy w Gnieźnie, moi drodzy. Aż sobie zobaczę szybciutko, jak to wygląda. Jak to Gniezno jest zrobione tutaj. No też fajnie, fajnie, podoba mi się. Tutaj towarowe stoją. Wagony.
A co tu mamy? Co to za składzik jest? PCC. Też fajny. Towarowy. Z tymi, z wagonami jakimiś tutaj, z cysternami stoi. Tutaj mamy w gnieździe dworzec. No, malowanie to nie jest szczecińskie czasem. Odjazd. To jest chyba szczecińskie malowanie. No dobra. Jak odjazd, to odjazd, panie. Panie kierowniku. Cześć, cześć, witam, cześć. Ogar Boys. Nie, nie, nie palimy, nie palimy. W pociągu nie palimy. No i dobra, do Poznania mamy 50 km, moi drodzy. Ciekawe ile... No, 50 kilosów to jest sporo akurat. Nie jest zrobione realnie. No, ale dobrze, ja rozumiem, że nie jest realnie. No, ale na ile jest realnie? Jeżeli coś tu się w ogóle zgadza. Pewnie się na pewno coś zgadza, bo podejrzewam, że... autor próbował zrobić to w miarę możliwie dokładnie. Sprawdź relacje. Dobra, relacje są już włączone. Brakuje zapowiedzi. No, podoba mi się na CMK, Centralnej Magistrali Kolejowej w OpenRailsie. Tamte zapowiedzi, przynajmniej na tych dworcach w Warszawie są. To jest super, bardzo mi się to podoba. Dobry wieczór, zakręcony. Tak, jeszcze 50 kilosów. Może się uda do tego Poznania dojechać w końcu. Tam mamy być około 21.12. Teraz już Poznań, teraz już będzie Poznań. W wagonach się pali światło. Spoko. Oj, znowu sobie czuwaka tutaj na dzisiaj nie wstawiłem, ale może na następnym, jak nie zapomnę. Na następny odcinek, dzisiaj mówię, nie miałem czasu tego przygotować, tylko kwestia odpalenia OpenRailsa i od razu usiadłem za stery. Ale być może na następnym OpenRailsie spróbuję czuwak włączyć, żeby był aktywny i będziemy jechali wtedy na czuwaku. Dziękuję, życzę mi jej podróży, również życzę. Jechałeś kiedyś z Torunia na PGA, to 2 godziny z kawałkiem, jak pamiętam. No to całkiem spoko. Masz chęć na papierosa? U nas się nie pali. Także jest jakiś problem z paleniem fajek. Dziękuję, ależ proszę. Matamet czeka zamarznięty na peronie w Poznaniu. No, już czeka tam godzinę. Albo i dłużej. Czy na Piłę lecę? No nie, na Poznań. Tylko na Poznań. Epina Fiusz. Do realności brakuje dróg biegnących po prawej stronie przy torach. Oj, no to w sumie to czajnik nie jest znowu jakiś tam wielki problem, jak jednej drogi brakuje. Tutaj autor się pewnie skupił tylko i wyłącznie na dworcu kolejowym, a nie akurat na drogach. No teraz ponad 120 na godzinę, Jezus Maria, jaka prędkość dla polskich kolei. Niesamowita. Czekajcie, chyba miałem włączone to. Tak, teraz będzie widoczna nazwa Mnichówko chyba, Mnichówko, jeśli dobrze widzę. Odstępowy, tak? Dobrze. Cześć, Mister Jundek. Wiesz, jak włączyć czuwak w OpenRailsie? Wiem, tylko go nie włączyłem w opcjach. Przejrzyj sobie, Mateusz, poradnik pancernego Janka. Tam będziesz miał... Zobaczysz, jak się instaluje OpenRailsa.
Kiedyś tu było 70, no widzisz, a teraz nie ma. Teraz można lecieć, spokojnie. Cześć Krzysztof. No, oczy z prędkości wypadną, tak. Prędkość po prostu zabójcza. Czy samochodem w ogóle rozpędzić się do 120 to jest w ogóle jakiś tam chwila moment, nie? I lecisz 120 dla... A w pociągach jak jedzie pociąg 120, no to o kurczę, ale on wyciąga. Niezły jest, nie? No ale, ale tak, tak naprawdę mówiąc poważnie, to 120 to jest na dzisiejsze czasy, jeśli chodzi o prędkość, no to jest, jest naprawdę niewiele. To jest naprawdę niewiele. A tym bardziej też dla pociągów nowożytnych. W sensie nowoczesnych. Pierzyska. Teraz przejeżdżamy przez Pierzyska. 41 km do Poznania. Jak zrobić, żeby czuwak działał? Trzeba go w opcjach Open Railsa włączyć i wtedy działa. To nie to, że klawiszem, tu się klawiszem go nie włącza teraz. Włącza się go w opcjach Open Railsa. Towarowym maksymalnie jechałeś 25, no to nieźle. Szykuję się na stację Poznań, no to szykuj się, szykuj się. Nie, naprawdę fajnie to wygląda, podoba mi się. No a tym bardziej teraz taka, widzicie, zaszło słońce, zrobiło się ciemno, ale pomimo, że jest ciemno, to i tak wszystko widać tutaj w tym Open Railsie. W maszynie jakieś noc, słuchajcie, jedziecie scenerią nocną, to tam jest tak ciemno, że jak nie zapali się światła w kabinie, to prawie nic nie widać kompletnie. Oprócz też semaforów jakichś. Cezary, witam. Czeka konduktorka w Poznaniu. No i dobrze, to fajnie. Mam nadzieję, że nie zmarzniesz. Mogliby zrobić trasę Wrocław, Leszno, Poznań. No, pewnie, pewnie by mogli. Tylko ktoś musiałby się za to wziąć, nie? Mgłę zrób, będzie klimat. Dobra, czekaj, jak tak mgła była? Shift i plus chyba, tak? Alt i P. I Shift i plus. A, no już robimy mgłę. Już mamy mgłę. Jeszcze mamy deszcz. No niestety zaczęło padać. I jest brzydka pogoda. No, to teraz nam się pogoda mocno popsuła. 36 km do Poznania. To jest fajne, że można sobie pogodą sterować. Naprawdę mi się to podoba. O kurcze, kamgłaty. Oj, oj, oj. Tu nic nie widać. Hello? Nie. Tak się bawić nie będziemy. Przynajmniej tak sobie zrobimy. I teraz nam śnieg pada. O kurcze, z deszczu na śnieg poszło. No to grubo. Twoja linia, no widzisz. Pada, pada. Niestety, ale pada. Rozpadało nam się na maksa. U ciebie w Open Railsie nie było dynamicznej pogody. Być może nie umiałeś jej ustawić. Albo jej włączyć. Ją trzeba po prostu kombinacją klawiszy włączyć. Robię to, co robię. No dziękuję ci bardzo za Luca. No, cały czas robię to, co robię i staram się. Aczkolwiek dzisiaj mówię, jestem zmęczony, więc może nie być takiej dynamiki, jak czasami jest na live'ach. To już kwestia zmęczenia jest, wiecie, po całym dniu, tym bardziej, że lekko nie było, no. Czy zimówki mam założone? Tak, są zimóweczki. Siema, ktoś znany, witam. U mnie już jest śnieg. Kacper, to gdzie ty mieszkasz? Lednogóra. Jeżdżamy na Lednogórę.
Kiedy maszyna będzie i maszyna, nie wiem kiedy. Chwila, moment, już jest pole na górze. Kilosy jeszcze. Konduktorka zmieni skład. EP09 Berlin z wagonami. A gdzie ta konduktorka chce jechać? Ja się pytam. Jutro piszesz próbną maturę z geografii, Piotrek. O kurczę, Piotrek, no to ci życzę powodzenia. Oczywiście na razie za próbną. A później będziesz pisał już tą prawdziwą, to tym bardziej. No odpuść te pasażerom już te bileciki już dzisiaj. Daj mi spokój, już ich tam nie męcz. Fan kolei jeszcze niemieckiej. Boże, kochany, niemieckiej. Kiedy te dźwięki stukania o szyny zrobią realne w pasażerskim? No nie wiem kiedy, przecież to nie ode mnie zależy. Czy aż znowu jest tak źle? Chyba nie. Takiej tragedii to chyba nie ma jeszcze. Siema, Michał. Do Katowic. Aha, do Katowic. Okej. Okay. No, przed Poznaniem się rozpadało, słuchajcie, tam przyszła jakaś chmura śnieżna. Zrobiło się nieprzyjemnie, widzicie, wszystko pozachodziło i niestety nam będzie chyba do Poznania śnieg padał, coś czuję. Nie, no to czytałem Legion, no to dobrze ci uciągnęło, no to spoko. W Wałbrzychu też jest biało, o proszę, tam już napadał śnieg. Też Piotrek, jedziesz tą trasę. No to fajnie, no to cieszę się bardzo. Mamy być w Poznaniu 21.12, czyli jeszcze pokazuje, że w granicach 20 minut powinniśmy jechać. Ale pewnie dojedziemy troszkę szybciej. Pozdrawiam i życzę miłej podróży. Chyba miłej powinno być, a nie mojej. Agnieszka. Na tej trasie nie ma styków? W sensie, jakich styków? Kiedy FIFA? W przyszłym tygodniu będzie FIFA. Ty masz sporo sprawdzianów. Każdy ma, jak nie w pracy, to w szkole. Pobiedziska. Za chwilę będą. Ostruda pozdrawia, no to pozdrawiam Ostrudę również. Wlatujemy na Pobiedziska, słuchajcie. A w Toruniu siwo i ponuro. Tak jak u mnie teraz w pogodzie tutaj. Siema Topski, witam Topski, cześć. Pozdrawiam Ostrudę, ty też, tak? Co tam Topski u ciebie? Wróciłeś już do swojej pracy? Czy nie wróciłeś jeszcze? Z wiadomych względów. Bo ostatnio coś, kontakt nam się urwał. Znaczy wiem czemu, no ale rozumiem. Fan kolej, ty na anginie jesteś. No to no życzę zdrowia tylko. Co ci mam życzyć? Tylko zdrowia. No dziękuję, Miller. Mieszkałeś w Pobiedziskach. O widzisz, no to przejeżdżaliśmy obok twojego akurat, twojej miejscowości. Także fajnie. Czy w FIFA grasz Drogę do Sławy? Nie, no teraz zacząłem Ultimate'a grać. Włączyłem sobie Ultimate, ale dopiero zrobiłem chyba mecz czy dwa. Także bardziej tak. Zawsze są zapisy, Paweł Pilat. Zawsze są zapisy na live. Ze wszystkiego, co robię, to są zapisy. Pobiedziska, letnisko. Aha, mówisz o stukocie. Ten stukot jest spowodowany głównie torami stykowymi. Czyli w skrócie, łączeniami szyn. Uproszczony opis. No i wystarczy nam uproszczony, Ksawery. Nie musimy mieć tutaj wykładów na poziomie uniwersytetu. Myślę, że takie proste określenie pewnych rzeczy jest najlepsze i dla mnie, i dla większości też z was. A no to ty z Ostrudy jesteś. O kurna, Topski, to ja nie wiedziałem. A pracuję już dawno i czasu też już mam więcej. Także na drogi. No to okej, okay. No to fajnie. Promno, promno.
Będzie Open Rail z EP09. Nie wiem kiedy. Promno, moi drodzy. Jeszcze 23 kilosy do Poznania. Nowa Sól pozdrawia. Pozdrawiam Nową Sól. Chyba lubujesz się w starszych modelach. Tak, lubuję się w starszych modelach. Masz rację, młody. Łobez pozdrawia. Łobez, byłem w Łobzie. Wyobraźcie sobie, że i fanie, że byłem w Łobzie. Raz kiedyś w życiu byłem, ale podobało mi się też bardzo. Naprawdę. Ale żeby tam dojechać, kurczę, ode mnie, to ile ja się nawkurzałem, to a jeszcze słabe drogi były wtedy. No to było dawno. Jakieś 10 lat temu. Ale fajnie było. No paf, akurat wpadłeś prawie na sam koniec. Siema, Michał. Czy są plewiska? Nie wiem. Już tyle dzisiaj przejeżdżaliśmy miejscowości, że nie wiem. Szkoda, że nie będzie F1. No raczej nie, raczej nie. No Kubica wraca, tak. Kubica wraca do formuły. Pracuje w Ostruda w Gatixie. Nie wiem, co to jest, Piotr. Okej. Okay. Biskupice Wielkopolskie, moi drodzy. Ty wyjeżdżasz dopiero z Gniezna. No to jesteś za mną. Za mną jesteś. Biskupice Wielkopolskie. Czy byłeś w Gryficach? No niestety nie. W Gryficach akurat nie byłem. Tak, 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 tak. Dokładnie ten w zachodniopomorskim, tak? Przed Szczecinem, w tym Łobzie. Luboń pozdrawia. Pozdrawiam Luboń, ale nie byłem też. W Luboniu nie byłem. 19 kilosów do Poznania. Dobrze w Open Race wygląda światło w porównaniu do maszyny. No, moim zdaniem lepiej, nie? Lepiej wygląda. Pomimo, że maszyna jest bardzo mocno rozwijana, to tutaj moim zdaniem oświetlenie wygląda lepiej. Dużo więcej widać. Ostatnie pytanie, gdzie mieszkasz? Mieszkam w Polsce. Pozdrawiam Biskupice Wielkopolskie. Pozdrawiamy. Czy byłeś w Bydgoszczy? Nie, jeszcze w Bydgoszczy nie byłem. Tylko w Toruniu. W Elblągu byłem krótko. Ktoś tam z Elbląga jest. Dobra, tam się S1 pali, ale co, zobaczymy, czy faktycznie ono będzie, czy nie będzie. No chyba jesteś sam z Lubonia, tak. Teraz zobaczymy, co to jeszcze, bo jeszcze 17 km jest do słuchajcie, do dojechania do tego Poznania. A, oglądać mojego farminga, okej, okay, okej. Okay. Czaplinek. Czekajcie, coś mi to mówi, ten Czaplinek. Się tak zastanawiam, czy ja czasem w Czaplinku nie byłem. Ale nie kojarzę, żebym był jakoś ostatnio. Nie, raczej chyba nie. Pozdrowisz Małaszewicze. Małaszewicze, dobrze czytam? O, leci Halny, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, patrzcie. Widzieliście? Była relacja. Dobra, tam się już pięknie semaforek otworzył. Ty masz kuzyna z Lubonia. No to dobrze. No, widzę, Piotrek, co piszesz, że brakuje jakiegoś zakładu. No, trudno, nie? No, nic nie zrobię. Nie jestem autorem tej mapy. Mateusz, nie czytasz wszystkiego. No, nie czytam wszystkiego. Tak, wiem, Piotrek, lecisz Poznań za Kętos teraz. Fajnie. Miękkiego ci życzę. How was Farming Simulator? Nice. It's good simulator. Farming Simulator. Dobra, uwaga. Kobylnica. Teraz mnie tu czeka. Lubon jest na południe od Poznania, więc nie będziesz przejeżdżać. Aha.
Pozdrawiam cię fancy, trzymasz kciuki. No ja też cię pozdrawiam i dziękuję. Powiedz mi, gdzie jeszcze nie byłeś. Nie, no naprawdę, ja w wielu miejscach nie byłem, naprawdę, w wielu miejscach nie byłem, ale w wielu też byłem. Ja wam powiem, że ja bardzo lubię podróżować i bardzo często, praktycznie jak tylko wiosna przychodzi, to często wsiadamy, jeździmy samochodem gdzieś po Polsce. Nie tylko po Polsce, bo i po świecie też samolotami latam, także akurat podróżowanie to takie drugie hobby, można powiedzieć. Chyba się da wykoleić, z tego co pamiętam. Jeszcze mi się nie udało w Open Railsie, ale chyba się da. Nawet duży dworzec, ok. Siemanko, idziemy do Poznania Głównego. No jak fajnie gubuja. To mi się podoba. No, już taka pogoda do Poznania będzie. Niestety, nic się tu nie poprawi. 11 km do Poznania. W Rzeszowie byłem w tamtym roku. W tamtym roku byłem w Poznaniu, tak. W Rzeszowie, w Rzeszowie. W Poznaniu w tym roku byłem. W Jarocinie nie. Nie dojechałem do Jarocina. Byłem niedaleko, ale nie dojechałem. Ligowiec. Okej, okay, niech będzie ligowiec. Szlaban się otwierał. Tutaj się coś doczytuje. 10 km już niecałe. Ale przyjemnie, przyjemnie. Naprawdę jest fajna frajda z jazdy w Open Railsie, także polecam. Pobierajcie, instalujcie sobie scenerię i tak nawet do odstresowania pojeździć. Super sprawa. Nie wiem, Tomasz, być może się... O, jedzie Poznań, Gniezno. Wydaje mi się, że teoretycznie chyba można się wykoleić, ale mi się to nie udało jeszcze nigdy. Czy byłeś na... Nie, na lotnisku we Frankfurcie jeszcze nigdy nie lądowałem. Jeszcze w ogóle w Niemczech nie byłem. Niby blisko kraju od nas, ale nie byłem. Jedno z największych lotnisk w Niemczech. To jest jedno z największych lotnisk w Europie. Młody. Czy mieszkasz w Wielkopolsce? Nie. Farming Simulator Kozak. No spoko, Filipo. 7 km. 21.03, powinniśmy mieć 21.12. Spoko, damy radę. A czy byłeś w mieście Lęborku? Też nie byłem. Mówię, że w wielu miastach nie byłem. Okej, ale nie, w Łebie byłem, ale w Lęborku nie. W Ligowcu jest lotnisko Euroklubu Wielkopolskiego. No. W Poznaniu tylko teraz raz byłem, w Wielkopolsce, więc nie znam w ogóle tego, jak gdyby, rejonu. Wjeżdżamy Poznań Wschodni. Poznań Wschodni, proszę Państwa. Drwęca, Piotr, drwęca. Jeździ następny cel dotacji. Być może dopiero w tym. W sobotę. Jak zapisać grę? Kurczę, już teraz nie pamiętam. Jeżeli jest jeszcze Xavery Mul, to może nam pomoże. Kiedy multiplayer w Open Rails? Do niego muszę się przygotować. Muszę się do niego przygotować. Aha, że się nie da wykoleić, piszesz Tomasz. No być może się nie da.
A tak mi się wydawało, że się da, no ale to nie przetestowałem tego, że tak powiem, na sobie. No już jest Poznań, już mamy okolice, słuchajcie, poznańskich tutaj terenów, ale tutaj mi lekko teraz przycina, nie wiem dlaczego, ale tak się dzieje. Nie, w świeciu przez świecie przejeżdżałem, jadąc w stronę Chojnic, przejeżdżałem przez świecie. W Cieszynie byłem w tym roku akurat, Mati. W tym roku w wakacje, w lipcu byłem. F2 pisze tutaj Marek i Kamzel. Czyli save'a możecie zrobić przez F2. Cztery kilometry. Poznań Grabary. Dobry wieczór, Maxwell. Witamy w Pyrach. Tak, Pyry. No zgadza się, Pyry, jakby nie było. Poznań Główny się wczytuje. A, no to może dlatego, Marek. Było takie przycięcie dosyć spore, nie? Poznań Grabary, teraz przejeżdżamy. Jeszcze 3 km do Poznania Głównego. Całą Polskę zwiedziłeś? No nie, mówię, że całej nie, ale sporo. Tak, pisze Pancerny Janek, zapis to jest F2. Dobry wieczór, Michał. Garbary, a ja czytam Grabary, dobra, Garbary. Dobra, wracam. Czasami człowiek faktycznie garbary, człowiek nie doczyta i tak szybko powie. Ale to poprawiacie mnie od razu, dziękuję. O, myślę, że zdążę, 2 km mam. Czasowo się powinienem wyrobić, spokojnie. Miller, ja mam jeszcze Farminga z 2005 roku. Train Simulatora 2006 rok. Ja pitole, Track Simulator 1. O Jezus Maria, Miller. Gdzieś tu to uchował. Takie stare tytuły. Miller Sun, good for you. Będziemy powolutku do Poznania wjeżdżali już, tutaj tego głównego oczywiście. Mówię, nie mam się teraz już co spieszyć, dojeżdżamy. Poznań Główny. Ciekawe, na który peron wjedziemy, na który tor. Nie, w Strzelcach Opolskich nie byłem, nie Danko. Jeszcze nie byłem. Dobra, aż wyłączę już teraz te, wiecie, napisy, żeby nam to nie przeszkadzały i nie zamulały. No i zaraz będzie Poznań Główny. Już teraz, zaraz zaczniemy wjeżdżać. A tam stoi Toruń Poznań. Pociąg po lewej stronie. I proszę bardzo, i wjeżdżamy. I to jest koniec naszej trasy dzisiejszej. Tutaj nawet śnieg nie pada.
No i dojechaliśmy do Poznania, dojechaliśmy, udało się. Fajnie było, teraz tak, powyłączamy sobie już track monitorki, żeby nam nie przeszkadzały. Jesteśmy w Poznaniu. Poznań główny. Tak to wygląda. Udało się. Udało się dokończyć tą trasę. TLK Drwęca z dwoma tylko wagonami. Lokomotywą EU07. Także, słuchajcie, uważam, że ta linia została zaliczona. No i nieźle. Na pewno, co słuchajcie, do Open Railsa ja sobie tutaj wrócę. Spotkamy się na 100% na innych trasach. Na pewno już to, co dzisiaj padło na całym live'ie, będą się pojawiały nowe rzeczy. Ludzie pracują tutaj, z tego co wiem, nad tym jeszcze Open Railsem, żeby to też lepiej wyglądało. Wchodzą nowe wersje w ogóle Open Railsa, jako ta podstawa taka. Także no coś się dzieje, na pewno będę to pilotował, będę wam pokazywał. Natomiast dzisiaj już, tak, wysiadamy już dzisiaj oczywiście. Pozdrawiam was serdecznie, dzięki za to, że wpadliście na kanał i do usłyszenia, moi drodzy, do najbliższej, słuchajcie, soboty, a ponieważ dopiero wtedy się spotkamy. To tyle w sumie, bardzo wam dziękuję jeszcze raz, dobranoc wam życzę i przyjemnego jeszcze końcówki dnia. To tyle, siemaneczko, cześć, hej.